Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszą Afrodytą i kurczę, czeka nas naprawdę okropny dzień, bo, a nie, jest wtorek dopiero, nie, to przepraszam cię bardzo, słuchajcie, ja spanikowałam ostatnio, bo mi się wydawało, że jest środa, a to już było po północy we wtorek, nieważne. Nie no, to super, to niech ona mi się w takim razie na spokojnie wyśpi. Kominek, po prostu nie, niech się pali, co mi tam. To mnie wkurzy, się cały czas to włącza. I w takim razie dzisiaj będziemy się przygotowywać do naszej nowej roli. I teraz tak, ona tutaj musi wypakować to pranie. Wyładuj i przenieś wóz do suszarki. Dalej smutna, po prostu tak, miała za sobą wspaniały dzień. Ma za sobą wspaniały dzień po prostu. Wiecie co? Zastanawiam się, czy jej tu nie jest zimno w domu. Nie mam pojęcia. Jak się zrobi zielona, czy tam niebieska, no to wtedy będę wiedziała. Weź sobie gorący prysznic. Włącz sobie wesołą wiosenną, co ja pieprzę, zimową muzyczkę. I przygotujesz sobie obiad. No tak, bo już jest godzina 15 prawie. No i ryczy pod tym prysznicem, masakra. Weź sobie rybne taco zrób. I wiecie co, tak się zastanawiam, że chyba sobie... wybierzemy się chyba znowu na łyżwy. Nie płacz. Może się wybierzemy z Donem, słuchajcie, na łyżwy. To sobie romantyczne sceny odegramy akurat. Chyba że... Poczekajcie, niech ona nie je. Wyłącz to. Wybierzemy się może z Donem po prostu na randkę. Wybierzemy się z Donem na randkę. Niech ona mi się wykąpie, podróżuj. Weźmy sobie tego naszego Dona. Takie, wiecie, spotkanie bez zobowiązań, żeby nie było. Gdzie ta restauracja? No bo ona była fajna, taka bardzo fancy w sumie. A czy ja tu coś jeszcze innego postawiłam w tym Windenburgu? Czekajcie, jest tu jakaś knajpka, kawiarnia. Albo dobra, chodźcie, tam pójdziemy. Tam też są budki z jedzeniem, wydaje mi się, więc sobie w budce zjemy. Nie będziemy, kurczę, Dona ciągnęły do takiej fancy knajpy. To nie jest jego świat, także to nie ma sensu. O Jezu, jak leje. Leje. A nie, to nawet nie jest lodowisko, to jest po prostu... To jest po prostu taki bar. To nie, to poczekajcie, nie. Nie, to jest tylko kawiarnia, a ja chciałam jednak na łyżwy, więc poczekajcie jeszcze raz. Bier tego Dona, zmieniamy miejscówkę. Don jest teraz zajęty w ogóle, aha, wypiął się na nas, no świetnie. No dobrze, w takim razie zaprosimy sobie zaraz Vanessę i niech on się tam... No... Niech spada na bambus po prostu, jak nie chce to nie. A Christmas Town? Nie, tam też nie miałam lodowiska. Gdzie ja, żem to lodowisko wrzuciła, kurczę, teraz nie pamiętam, wiecie? Do wierzbowej może? Nie? Ha, ha, ha. BB chyba. Tak, tutaj. Widzicie, Don nas olał i musimy sobie zadzwonić po Vanessę w takim razie. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli, Vanessa. Ło, a taki mróz? Wszystko pozamykane? Dlaczego? Serio, musimy zatrudniać sprzedawców? No chyba se kpicie, dobra. Już pozatrudnij. Pozatrudniaj. Aha, dobra. O, przyszła, okej. Pochwal strój. Rozmawiaj o zainteresowaniach, ale pogoda, kurde. Podejście tam razem. Ja pieprzę. Aha, jeźdźcie sobie. No i super. Coś tu się zbagowało, słuchajcie. Coś tu się zbagowało. A możecie... lep bałwana razem. Chodźcie tu. Lep bałwana razem. Halo. Dobra, tu się otwarło, więc zamówimy sobie tagine. Aha, już żeś poszła. A ona tutaj biedna sama tego bałwana ma lepić?
Jezu, patrzcie jaka pogoda. Ja cię kręcę. Ło, co ja klikam na nią chciałam. Ona ledwo idzie. No to, żebym wybrała miejsce, znaczy czas w sumie na wyjście, nie ma co. Co ja tutaj miałam? Charyzma. Odegraj scenę romantyczną. Co wy trzy bałwany budujecie? Co wy to? Coś one mnie w ogóle nie słuchają. Leb bałwana. Zostaw tego bałwana i sobie zjeść. Ja mam nadzieję, że ona mi się nie pochoruje. Charyzmę tutaj musimy weź, pochwal strój. Co tu jeszcze z charyzmą? Schlebiaj. Jezu. Lodowato i zamieć śnieżna. I tylko żarcia nie upuść. No kurde, by żarcie upuściła, to by było. Ale mamina. Ale słuchajcie, podobają mi się bardzo te interakcje. Te interakcje zimowe ze śniegiem, no to jest super, patrzcie. No wywali mi się za chwilę. Piernicze. Masakra. Jedz to. Aha, będziecie odgrywać, no dobra. Sól, sól, w 50%, czyli jeszcze raz musimy. Odegraj scenę romantyczną, raczej nikogo tutaj nie ma. I nie zjadła tego i zniknęło nam to żarcie, nie? Tutaj w ogóle ten nie przyszedł. Ja nie, już jest 20 w ogóle, ja pierniczę. Dobra, wracamy do domu, wiecie co, po prostu te nasze ostatnie wyjścia. No właśnie, to właśnie mają taki skutek. Tak się kończą nasze ostatnie wyjścia, po prostu fatalnie się kończą. Fatalnie. Ja nie wiem, mamy jakiegoś pecha, wstawaj i wracamy do domu. Kolejne wyjście po prostu się okazało totalną klapą. Dobrze, chodź tutaj moja droga, weź resztki. Bo w końcu nic nie ugotowałaś, kazałam ci przestać gotować i tak to się skończyło, słuchajcie. Czy się przynajmniej te romantyczne ukończyły? Ukończyły, no i super. W takim razie, popodziwiasz ty tą swoją wspaniałość, poćwiczysz sobie te przemowy i o 9 jutro będziemy się wybierać na zlecenie. I wiecie co, tak się zastanawiam, czy sobie nie pograć z nią sama, żeby wbić wyższe te umiejętności, żeby już wiecie, tak was tym nie zanudzać, no. Sama nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić, jak to rozegram. Szamaj, szamaj, moja droga. I tak, sterty prezentów nie postawiła. Ja nie wiem, to w ogóle nie działa. Tego, chodniczka też nie postawiła. Co to ma być w ogóle? Jeszcze pierdzi, no. Masakra. Odklikuje nam się to cały czas. I co, może obejrzysz sobie telewizję jeszcze dla zabawy troszeczkę. Aha, to pranie czas szarki wyciągnąć. Ja pierdzielę i znowu to samo, znowu nie wcisnęłam wysusz. 75, ukończone, dobra. Szalona impreza, you say. Wiecie co? Idziemy. Trudno. Może chociaż to wyjście nam się uda. No po prostu no będę próbować do skutku. Trudno. Dobra, idziemy. YOLO. Będzie co ma być. W posiadłości. Dobrze, przynajmniej w środku. Czy wy możecie sobie razem zrobić aniołka? Natrzyj śniegiem. Dajesz. No i super. A czy możecie razem tego orła? Zrób wspólnie aniołka. Tak, tak, tak. Aha. Nie, jednak nie. No trudno.
Coś się zba... Ale zejdź ze mnie, weź mnie nie depcz, babo. No dobra, i co to za impreza? Aha, tutaj. A tej to nie za gorąco? Pani Candy? Tańczy razem. Cześć, trochę roze... Co ty robisz? Aha, tak pizga, że nie może tam zajść. No. O której my to mamy jutro? O 9:00, no może jako tako to będzie. Zdobyte umiejętności taneczne. Bawimy się, bawimy się. Ale oni mi tu zaś tutaj jakiś trup za chwilę. Co ja gadam, Boże. Za chwilę znowu tutaj będzie jakiś trup, bo to jest do przewidzenia. No patrzcie, jak ona jest ubrana. Co? Co? Masz jakiś problem, Samer? Dobra. Oj, nie, to chciałam. Przepraszam. Dodaj do historii. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Odegrać scenę z musicalu. Dla napiwków. Możemy. Dobra, wystarczy. Nie, nie biegnij do pomieszczenia. Zaraz, zaraz pójdziemy do domu. Spoko. Tylko jeszcze walnij tutaj scenę dla napiwków. Mamy tutaj niezłą widownię, więc dlaczego by nie? I możemy jeszcze później z nią przyjazne powitanie. Idealne zdjęcie, dobrze. No, dawaj, dawaj. Popisz się. Jej! O nie, dlaczego diabełek? Ona nas nie lubi. Zabawne, żartuj. Aha, anulowało mi się to. Rozmawiaj o gotowaniu. Zapytaj, jak minął dzień. Daj autograf? Bo nam ten diabełek cały czas nam się robi. Dlaczego? Ona nie chce. O, ty pindo. Dobra. Aha, teraz nagle kontynuujesz? Coś nie możemy jej przekonać do nas. Plotkuj. Ożywiona rozmowa i weź jej pochwal strój, bo ona jakaś taka marudna. Co ty jesteś jakaś taka? Niby plusiki, ale jakaś taka wredna jest. Nie mam pojęcia dlaczego, naprawdę. Żartuj o modzie, ja nie wiem. Oj, wygrzmuciła się. Biedna. Dobra, słuchajcie, wracamy do domu. Nie ma sensu, bo ono tutaj mi zamarznie. A dlaczego? Aha, bo impreza trwa. Dobra, kończymy tą imprezę, moi drodzy. I lecimy do domu, bo jest taki mróz. Dobrze, o cholera, już jest 5 rano. Jaka masakra. Weź no, skorzystaj. Wyładuj. A nie, wysusz najpierw. Trzeba ogarnąć w końcu to pranie, bo trzeci dzień po prostu się kiszą w tej pralce, ja nie wiem. Oglądaj pranie. No, niekoniecznie. Weź to sobie, albo nie. Śpi. Widzimy się, moi drodzy, rano. Rano, w sumie to nie ma sensu, żebym teraz wam to nawet wycinała, bo ona już musi wstawać. Masakra. Wyładuj. Co? Co? Wyładuj i odłóż. Wstawaj, bo nie zdążysz do roboty. Już, już, już. Idziemy do roboty. Ma podły humor, jest zmęczona. Miała ze sobą koszmarne kilka dni, także może być ciężko dzisiaj w pracy. Tak się obawiam. Dobrze, ty sobie zjesz tutaj, ale poczekamy, może ci tutaj. Nie masz tutaj tego, że masz czyste, ciepłe ubranka, czy coś w tym stylu? Dobra, plotkuj z kimś na planie, to może z nią. Plotkuj. I zaczekamy tutaj, aż nam wyskoczy, żeby coś zjeść, to pójdziemy sobie zjeść.
Cyła. Kurczę, dlaczego ona... Ja nie wiem, muszę rozkminić jeszcze, jak to działa, to robienie prania, bo to jest skomplikowane. Kurczę, jakie tutaj wnętrza, patrzcie, ho, ho, ho. Będziemy miały pewnie jakąś super fancy kieckę. W komplementy mówisz. Pochwal strój? A gdzie ona poszła? No to tobie w takim razie. Pochwal strój. Kurczę, słuchajcie, strasznie mnie gardło boli. Podejrzewam, że słychać, że mam grypę. Ale niestety, taka pogoda, dokładnie taka jak tam, śnieżyca. A tutaj w Del Sol Valley, jak widzicie, Del El Sol? Jest pięknie. Aha, czyli nie mamy dzisiaj akurat za zadanie nic zjeść, ale i tak ona musi, więc... Zjedz tu sobie szybciutko. Jeszcze masz ćwiczyć umiejętności aktorskie. Będą tu lustro. Ćwicz umiejętności, użyj tu zakolejkuję jako taką. Zjedz sobie, bo ty biedna jesteś, głodna. Wykończona, jeszcze ma kaca pewnie. Niby nic tam nie piła przy barze, ale wiecie, kto wie. Pewnie tam miała tą piersióweczkę w kurtce, żeby nie zmarznąć. Aha, jeszcze spięta do tego, no tak. No, szamaj to szybciutko. I zasuwaj do tego lustra. Albo w sumie to jak już idziesz do lustra, które ja cię zaznaczyłam, to od razu podziwiaj własną wspaniałość. No, pewnie taką kieckę będziemy miały. Druga gwiazda, o. Bo niestety nasz przyjaciel nie żyje. Poznaj ją. Przyjazne powitanie. Nasza nowa koleżanka z pracy. Poznaj ją. Sul, sul. I teraz, gdzie to jest? Poznaj. I poznaj. Poznaj i przygotuj fryzurę. Okej, rodzinna, mamy odklikane, czyli zasuwaj na fryz. Kurczę, masakra, naprawdę, tak mnie gardło boli, że już nie mogę gadać. Siadaj, siadaj. No, tak żeś mi ostatnio włosy spaliła tym farbowaniem, że musiałam się obciąć. No, troszkę pudru. Już? No, makijaż chyba jest w miarę... O, jednak nie. Miałam powiedzieć, że jest w miarę okej, ale nie jest okej. Trochę przesadzony. Poliki różowe, usta czerwone. Boję się rosołowego blondu. To jest mój koszmar po prostu. Rosołowy blond. O Jezus Maria. Ja pierniczę, normalnie wygląda jak makaron z zupki chińskiej, nie? Masakra. Ale już trudno. Jej się podoba, no to tyle dobrze. Załóż kostium. No zasuwaj tutaj w tą swoją średniowieczną kiecę się tu musisz wcisnąć. Ale te włosy, ja pierwszy. No, nie, no wiecie, sokiecka jest spoko, ale ta fryzura taka... taka mech. Dobra, idź szybciutko zgłosić gotowość. I tu jest nowa druga gwiazda, widzę, męska. Kogo my tu mamy? Pranaw jakiś. No niestety, trzeba było zastąpić naszego Ashfaya, czy jak mu tam było. Skoro postanowił wziąć kąpiel zaraz po tym, jak jego koleżanka utonęła w lodowatej wodzie, stwierdził, że to będzie wspaniały pomysł, żeby się wykąpać. Odegraj scenę wspólnego picia. No i super, a gdzie mamy to zrobić? Tutaj. Napij się, ryzykownie. Chodź tu, chodź tutaj. To już widzę, że mamy bardziej rozbudowaną scenografię, ewidentnie. Dajesz. Tak jest. Piękna scena, dobrze. Scena krzyku. Wykrzycz zakazane słowa. Muszę to pokasować. No, gotowa?
Wiecie co, tak zauważyłam, że podczas grania tutaj w pracy nie rosną mi umiejętności aktorskie. To jest w sumie trochę dziwne. Czy rosną? Czekajcie. Nie, chyba nie. Dobra, dalej po kolei. Flirt tutaj z panią Mariko. No, dawaj, dawaj. Ona chyba nie da rady lepiej tego robić. Może na 10. No w sumie już dość długo mamy ten 6, muszę to podbić, kurczę, bo strasznie wolno to idzie. Scena przytulania, kurczę, ona jest tak wykończona już i ma zły nastrój. Zabawy jej strasznie brakuje. O, tuli, tuli, proszę bardzo. Dobra, dalej tutaj mamy jakąś historię. Dobra, i ostatnia scena, scena historii. Dobrze, że nie umierania, jak to w ostatnich odcinkach bywało. Już spięta. Spokojnie, już zaraz idziesz do domu. No i koniec, dobra, już za tobą. Kolejny okropny dzień, można tak powiedzieć. Weź na szybko jeszcze historyjkę dodaj, może zdążysz. Przed pójściem do domu. Dobrze. Okej, okay, cięcie, bla bla bla, trzy koła, super. Awans znowu, wytrawna artystka. Dobra, idź do domu. Okej, okay, kurde, leśnieżyca, patrzcie jak zasuwa do domu. Kurczę, nie mogę wody zakręcić, musiałam się napić. Dobrze, moment, zastopujmy. Wytrawna artystka, spoko, spoko. Zaraz będzie trzecia gwiazdka, także całkiem fajnie. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś lepsza agencja tak naprawdę. Dobra, moja droga, weź ty... Weź ty się załatw. Packę na kłaczki to nie. I obejrzyj sobie telewizję, bo ty już kiepsko mi tutaj wyglądasz. No i moi drodzy, będę już powoli kończyć. Jeszcze może jej znajdę, najpierw jej znajdę jakąś inną robotę nową i będziemy sobie powoli kończyć. O! Królewska szarada. Na tropie prawa. Ale tu, patrzcie jaka kasa. 7 poziom charyzmy, no tu będziemy musiały trochę popracować. Dobra, bierzemy to. Czas... O Jezus, jutro, masakra. Dobra, w takim razie... W kolejnym odcinku będziemy jej wbijać tą charyzmę, albo jej to może sama wbije, wiecie, i po prostu wybiorę się z nią na to przysłuchanie, a z wami się spotkam już jak będę się z nią wybierała do roboty typowo. No dobrze, moi drodzy, w takim razie w tym miejscu sobie zakończymy, słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa pa!